Przywykłeś do tych największych europejskich, światowych parkietów, ale ta prezentacja chyba też niczego sobie. Bardzo fajnie to było zorganizowane, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Licznie przybyła publiczność, co bardzo cieszy. Także fajna niespodzianka dla nas, dla zawodników, jak i myślę dla kibiców. A wychodząc z domu możesz się po mieście natknąć na billboardy ze swoim wizerunkiem. Przywykłeś do tego rodzaju, powiedzmy sobie, sławy, czy jest to dla Ciebie coś nowego mimo wszystko? Znaczy, szczerze mówiąc, słyszałem, że gdzieś tam billboard już jeden wisiał gdzieś w Polsce z moją podobizną, ale no nie jest to codzienność oczywiście. W pewnym sensie również miło coś takiego zobaczyć w mieście ze swoją podobizną. W dotychczasowych sparingach nie występowałeś, dopiero ten jeden mecz, ale w sezonie będziesz tym podstawowym atakującym. Jesteś gotowy udźwignąć presję, udźwignąć ten ciężar walki o wyniki jako główna armata Lotosu Trefla? Czy już bywałem głównym atakującym w zespołach, którym grałem. Tutaj nie mogę założyć, że będę, bo jest jeszcze Paweł Mikołajczak, także to będzie decyzja trenera. Aczkolwiek myślę, że do tej pory, jeżeli już był na mnie stawiana taka rola, to jakoś dawałem sobie radę. Opuściłeś okres przygotowawczy, ale z Grzesiem Łomaczem znasz się dobrze i chyba nie powinno być problemu ze zgraniem? Myślę, że nie, aczkolwiek na pewno przyda nam się jeszcze popracować teraz te półtora tygodnia do pierwszego meczu i myślę, że z każdym dniem na pewno będzie to wyglądało, gra całego zespołu coraz lepiej. Dobra, dzięki.